Także witam Was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku kariery zawodnika w DSJ4 nowego, drugiego sezonu. Dzisiaj może przejdźmy do tej nowej krótkiej wiadomości, której zmieniło się tylko to, że zostałem powołany na Fiska w Szczyrku. Tu jest, no, ci, którzy sobie również zostaną odesłani na trening w Szczyrku, tylko tym razem na mniejszą skocznię. To jest błędna data, 20-21 sierpnia. Jest więcej ich powołanych, ale to jest tylko kadra C. Ci zawodnicy, którzy trenują jakby w klubach swoich, no to oczywiście z siłą rzeczy nie zostali tutaj zaznaczeni. Co jeszcze? No mamy konkurs, który oczywiście muszę zmienić ten przycisk, ale działa, znaczy nie działa, ale mamy FISCUP w Szczyrku, także nic innego mi nie pozostaje, jak zacząć konkurs. Więc teraz już zaczynamy konkurs i wszystko powinno być lepiej. No i teraz da się zakwalifikować, bo oni nie skaczą cały rozmiar skoczni. Zaczynam oczywiście, Patryk Osik już na progu bity z belki startowej. Kwalifikacje drugiej serii trzeba zaliczyć. Byłem nawet blisko pierwszego. Ludzie, 30 miejsce, to jest fart, to jest duże szczęście. Nawet nie, bo ten chłop się nie zakwalifikował. Jeżeli chodzi o najlepszy z Polaków, Szymon Zapotoczny wygrywa konkurs, prowadzi na razie, ale jestem 29 ex aequo z Teodorem Igorem Herzbrittem i Ryszatem Kadyrowem. Więc skaczemy jako drudzy w konkursie i mam nadzieję, że będzie poprawiona ta pozycja, bo chcę zostać powołany na następne konkursy. I na pewno obejmie prowadzenie bardzo długo! No proszę Państwa, kończymy konkurs na 9 miejscu. Jeszcze będzie drugi konkurs, ale aktualnie kończymy na 9 miejscu. Eksportuję tutaj sobie statystyki. Zaczynamy dalej, również eksportuję statystyki w sekcji generalnej. Dawid Stasiak, pierwszy. Wygrał ten konkurs, myślałem, że Szymon Zapotoczny wygra. Jedziemy z drugim konkursem, którym powinno już być lepiej. W drugim konkursie będziemy... To, że byłem 9, to jest duże zaskoczenie, powiem Wam. Awansowaliśmy, czyli bardzo dobrze. Kolejny skok, pierwsza seria. To jest okolice pierwszej... 27? 9 skacze, nie mam kwalifikacji. Ja nie mogę. A tak pięknie zacząłem. Ale skok nie był słaby. No cóż, no zobaczymy, kto po prostu ten konkurs wygra. Konkurs wygrywa Emanuel Schmidt, ale za to Adam Niżnik na podium. Więc ogólnie kończymy tym akcentem konkurs, więc mogę Wam podziękować za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, łapki w górę. Już 350 subskrypcji. No brakuje 650, żebym dobił cel, więc może już niedługo. I dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się, cześć.